Żeby uporządkować. Są też jakieś granice tego wszystkiego, tego szaleństwa. Marcin Neumann, coś tego twojego strachu, tego, tego tchórzostwa. Marcin Neumann. Są gdzieś granice twojego tchórzostwa. Osraj dupą, kurwa. Już? Marcin Neumann, coś sobie uroiłeś. Już, melduj. Po pierwsze... Baczność, kurwa, i melduj! Po pierwsze... ty jechałeś z Częstochowy, ja jechałem z Gdańska, więc to jest jakby inny kierunek Polski. Blokada była na drodze ekspresowej S7. A ty ciągiem jechałeś, czy jak? Czy desant cię miał A ja akurat relacje z tej blokady wrzucałem na bieżąco na prośbę Federacji Klasy. Ale to cię mogli wziąć do samolotu, mogli ci wziąć, kurwa, spadochron. Przecież ty jesteś człowiekiem, przecież ty jesteś desant. Ty jesteś legia cudzoziemska, kurwa. Paru rolników cię powstrzymało, ciebie, legionistę. No ty se żartujesz? Kurwa, no przecież to są jakieś w ogóle niepojęte rzeczy. Okej, natomiast... jest zainteresowany. W naszym kierunku idzie, no, jeśli to nie rolnik, to to wielki ja też jechałem z Gdańska i trochę nie podoba mi się, że zaczynasz robić to, co wcześniej, nie? Bo ja nie wiem, co ty masz teraz kompletnie do mnie, ale zaczynasz robić to, co robiłeś rok temu przy waszym rozwodzie z trenerem. Wtedy też, kurczę, niby nic nie widziałeś, a dziwnym trafem podpieszałeś mnie... Dlaczego miałbym się bać przyjeżdżać? No właśnie, też chciałbym to zrozumieć. Wejdź na scenę, poprosimy, ponieważ cię nie widzą teraz kamery. Skocz i jeżeli chcesz mówić do mikrofonu, to dawaj. Dobrze, wielki bu już idzie. Już spokojnie, idę, będzie mówił po polsku. Spokojnie, nie będę mówił. Będzie mówił po polsku, spokojnie. Zrozumiesz. Znaczy i ty z drugiej strony też nie przesadzajmy. Może, to, może trochę na wyrost to powiedziałem. Dobrze, wielki buczy jesteś? Dobra, dotarłem. Dzień dobry, stanę przynajmniej, będę bezpieczniejszy. Słuchaj, też mi się to zaczyna nie podobać, bo olewałem to, to, że nam robią specjalnie panel, bo szukają to dymu, ale zaczyna się robić to, co robiłeś, jak się nie mogłeś dogadać, a właściwie oszukiwałeś poprzednich trenerów. Bo wtedy... Ale dlaczego miałem się ciebie bać? Co to jest zagadka? No właśnie, też się zastanawiam, ale zaczynasz tą samą grę, przez co mnie wyrzucili z pracy kiedy, bo to samo robiłeś, kurczę. Ja nie wiem, z czego cię wyrzucili. No nie wiesz. Ale ja nie wiem, co gra Neumann, ale ja nie mam powodu się ciebie bać. No właśnie, też się zastanawiam, czemu unikasz, kurczę, ja też jechałem tą drogą. Czemu, kurczę, kłamiesz, co lawirujesz? Zaczynasz jakąś grę, bo poprzednio zrobiłeś to samo. Miałeś konflikt z trenerami, oszukałeś ich na pieniądze, a później, ale kurczę, lekałeś, bo dowiedzieli się, kurczę, bo byliście dogadani na prezent, na procent z wypłaty. Po co ty kłamiesz? No, bo ja kłamię? To jak się skończyło? Czemu w poprzedniej federacji nie stawiałeś takich samych warunków, że ja musiałem stracić robotę, bo ponoć wyciągam tajemnicę firmy, bo chłopaki się dowiedzieli, ile dostawałeś wypłaty, a byliście dogadani na procent. Wtedy też niczego nie widziałeś. Nie wiem, czemu robisz to teraz, bo znowu spadają mi panele, teraz przerzucają nas z trzeciego na ostatni. Znowu jakąś cichą grę podjazdową prowadzisz i niezbyt mi się to podoba. Ja nie wyciągam za bardzo brudów z tobą na ciebie i nie potrzebuję tego konfliktu. A jak masz jakieś, to wyciągasz? Nie, nawet niezbyt. A jak masz, to wyciągasz? Przyjemność w ogóle rozmowa. Ale z tobą, mi też trochę brzydzę. Ustalmy się. To w takim razie w drugą stronę również, vice versa. Ustalmy sobie. Wywołał nam Marcin Neumann jakąś prowokację, podobno się ciebie boję. Nie boję się ciebie, nie mam powodu się ciebie bać. Koniec, kropka. O co chodzi? Dobra, to czemu zmieniają na panele? Czemu, kurczę... Dlaczego nie przyjechałeś? Dlaczego wiesz, przyjechałeś na korek? Ja też jechałem tą drogą. Czemu kłamiesz? Dlaczego program upadł? A co, nie było blokady? Zatrzymali cię, tak? Ja jakoś jechałem tą samą drogą. A co to za teoria? Ja tu byłem o 21.30 w Stream Online. Gdzie byłeś? Dotarłem ze spóźnieniem. Gdzie byłeś, pytam się. Ale słuchaj. Melduj, kurwa, gdzie byłeś? Oczywiście nie widzę powodu tłumaczyć. Dobra, mniejsza syn. A z tobą naprawdę, to jest... Ale... interakcją z tobą... Jaka interakcja? Ja też nie mam powodu do interakcji z tobą żadnej, ani tym bardziej do strachu, więc co to zagadka Neumanna, że ja się ciebie boję. Co mam się ciebie bać czy nie bać? Ty się wszystkich boisz, to srańki pierdolony. A ciebie najbardziej. No. To zobaczysz dziewiątkę. No właśnie widziałem face to face. Naprawdę chciałbym już stwierdzić. Widziałem nawet face to face, kurwa. No i co się, kurwa, gapisz? Co się, kurwa, gapisz? Spocznij. Dobrze, wielki buczy temat. Uważasz za zamknięty i kończymy ten temat? Znaczy wiesz, dla mnie tak naprawdę to nigdy nie był interesujący temat, nie? Ja unikam konfrontacji. Dla mnie również, no i wszystko. I wiesz, tylko nie podoba mi się, że znowu prowadzisz jakąś kurwę. Ale nie wiem, co ci się podoba, czy to ci się nie podoba. Naprawdę, mnie to nie obchodzi, co ci się podoba, co ci się nie podoba. Ja nie jestem zupa pomidorowa, żeby mi się podobał, czy nie podobał. Wszystko. Naciśnij! Nie, face to face! Face to face! I zszedł nam z panelu. Uciekam w strachu. Tak jak Ryta przed pojedynkiem, bo boi się tego, z antyfaktów Ekierta, nie? A tymczasem... Właśnie, poczekaj. Paweł zmierza. Zgrywasz... Poczekajcie, bo chłopak chce coś powiedzieć. Bo zgrywasz tu, nie wiadomo, pierw gangstera, później takiemu zarzucasz te wszystkie gangsterskie rozmowy, takiego, kurde, świętoszka, a później wychodzisz i atakujesz, kurczę, dziennikarza i sobie z niego jaja. Ty to widziałeś? No przecież cała Polska to widziała, debilu. Cała Polska to widziała. Widziałeś to? Tak. Widziałeś to? Byłeś tam? No. To jak to widziałeś? Byłeś tam? Co? Tak samo jak ty nie dojechałeś na panel. No widzisz. No, a z nami na co? Ciężko się z kłamcą gadać, no? Widzisz to z racji, no. Widzisz? Tak, bo brałem te same leki, ze stworek mi dojechali. Nie wiem, jakie leki brałeś. No, więc kurczę, no. Wiesz, tu zgrywasz gangstera, później tańcule też chowałeś do złotego worka, a później zastraszasz, kurde, dzieciaka z antyfaktów tylko dlatego, że mówi na twój temat. Nie mów, może. Chcesz wejść w temat zastraszania? Lepiej nie. Co, znowu będziesz jakiś gangsterski monolog prowadził? Powiedziałem ci, lepiej nie. Dobra, naprawdę zjeżdżam. Miłej zabawy. Dzięki, wielki bu, a tymczasem pojawił się kolejny z oponentów medialnych, tak, i nie tylko. Na chwilkę coś wyjaśnić, ale najpierw chciałem pogratulować Marcinowi Neumannowi. Wiesz co, ja zastanawiałem się, jak ty wyczułeś tego ciosa.
że on tu, kurwa, jest w tym przebraniu? Myślałem, ale nie, wiem, ja wiem! Po prostu wyczułeś go niczym skunksa po zapachu, kurwa, 100%. Tak, każdy tchórz wydaje taki zapach specyficzny, że to wyczułeś. To jest tylko 50% prawdy. Prawda jest taka, że Ciosowi strasznie jebie z gęby. I po prostu tak jebało, że ja, jak on tutaj już był tutaj metr ode mnie, to już mówię, kurwa, nie ma przypadku. Przylasz śmierdziel, kurwa, no mówię wam. Natomiast mamy sytuację, że pierwszy raz widzimy panią Joannę na scenie. Czy pani chce coś powiedzieć? Ja to chciałem wiedzieć, co ty jeszcze odjebałeś? Jeszcze nie, ale byłaby już blisko, więc uważajcie troszeczkę, bo naprawdę, żeby kurwa ta gala wam nie spadła. No. O, byłeś, czuję się, kurde, zagrożony. No Jacek, co ty odjebałeś z tym pucharem? Komu ty puchar zajebałeś z Prime'u? Bo ja patrzę na twój profil, ty wjeżdżasz z pucharem, że federacja ci przesłała puchar i przeprosiła, chłopie. Ty dostajesz taki wpierdol, że w tym punkcie medycznym zapomniałeś o wszystkim, nawet o pucharze. Ja nie, także nie oddaj ten puchar chłopakowi, bo żadna federacja ci tego nie wysłała. Prawdziwy puchar ja mam, jedyny zwycięzca, Danioski. Daj mu to, niech ma puchar przegranego. Bo taki się, kurwa, tobie należy, bo dostałeś pierdol i do dzisiaj ci w tym baniaku huczy. Nawet tutaj na zdjęciach masz jeszcze pizdy pod okiem, nie? Byś miał trochę honoru, to byś chociaż do tego przyznał, nie? Także Marcin, ze mną do rewanżu ten dziad nigdy w życiu nie wyjdzie, bo nie ma jaj. Weź go zlej. Uż, jaki to żerujący jest. Żeby z bokserem wychodzić w jego formule. Człowieku, ty jesteś głupszy niż ustawę przewiduje, nie? Ja pierdolę. Załatwimy to w sobotę. Tyle ode mnie, kłaniam się nisko. Ale ty upadłeś. Dobranoc. Nisko. Jak ty nisko upadłeś, ja pierdolę. Czemu nisko upadł? Co pan sugeruje Pawłowi Jóźwiakowi? To jest żenujący, że ten facet się stacza od ostatniego roku, no w sposób naprawdę już... No chyba się federacji też się ulało, no skoro go wyrzucili, no to nie dziwię się. Że Paweł Jóźwiak został wyrzucony z federacji Prime? Chyba nie. Chodziło o MMA VIP. FEN. Nie, że już nie jest prezes FEN, tak? Pewnie chyba to chodziło. Dobrze, natomiast mamy tutaj jakieś zamieszanie z pucharem i z tym dostarczeniem. Paweł Jóźwiak... O kurczę! Awantura! No... Tutaj jestem zaskoczony. Stał uderzony Paweł Jóźwiak przez osobę, której najmniej się spodziewałem, że uderzy. No, jest spore zamieszanie, natomiast widzę, że nasza kamera chyba to nagrała. Czy Marcin, chcesz coś zakończyć? Nie, no tak, to jest tak żenujące, że po prostu nie, nawet tego nie skomentuję. Dobrze. Jacku, jak ty się odniesiesz do tego, co się przed chwilą wydarzyło? Nie wiem, co się wydarzyło. Okej, no dobrze, no to idźmy dalej w takim razie. Marcinie, zmieniając troszkę temat, bo twój temat przewijał się, jakby byłeś na pierwszym panelu, się pojawiłeś, zaznaczyłeś swoją obecność, ale też byłeś tutaj z nami, nawet nie ciałem, to duchem, ponieważ strolowany, został zapytany między innymi o walkę z tobą. No i on powiedział, że z całym szacunkiem, że on jakby lubi oglądać swoje walki, że są właśnie takie legendarne, szczególne, no ale że ty już jesteś starszym panem, no i że on to nie miałby specjalnie jakoś z tobą kłopotów. Połowicznie mówi prawdę, jestem już starszym człowiekiem, mam niebawem 45 lat. To jest bardzo sympatyczny chłopak. Mam prawo sobie, że tak powiem, w swoich... co tam się kurwa dzieje, bo nie lubię... No jest zamieszanie, ponieważ Paweł już jak został uderzony i widziałem, że zmierza ku scenie i teraz słyszę, że jest, coś jest... Słuchajcie, Klaut MMA, zróbcie coś dla mnie i weźcie go, kurwa, zamknijcie w tej choroszczy, póki są miejsca wolne. Co ty, kurwa, idioto? Kobietę na mnie napuszczasz? Ty już nie masz na tyle jaj, żeby sam wyjść, kurwa? Kobietę napuszczasz? Ty jesteś normalny? Kurwa, kobiety się wystraszyłeś, kurwa! Taki bohater byłeś, a się pani Asi wystraszyłeś? Kurwa, cwaniaczku, bierz swojego pana i chodźcie tu we dwóch do Facebooka. Pana to ty miałeś, Ferrariego. Przy swoim panu taki, kurwa, wyszczekany jesteś. Wyszczekany, kurwa. Będę się patrzył nad tobą w sobotę, nie? No to chodźcie kurwa w pół. Ja sam wystarczę, już są, już zawody. To łomot, kurwa, ciężki. Uwaga, uwaga, na scenę uwaga. A gdzie uwaga? Pani Asi, jakie uwaga? Jechać z nim. Co to za łajza, kobietę własną wysyłasz na kogoś? Jesteś tchórzem zwykłym. Nawet face to face'a nie też zajmanym zrobić. A co ty taki, kurwa, teraz wysyłasz? Ty masz, kurwa, pizdy, zamknij. Kurwa, następny, ten też pluł, kurwa. Posłuchaj, panią Asię, kurwa, bądź się, pani Asi, ty, kurwa, cwaniaczku. Ja się boję, ty łachudro. Widzisz, kurwa, no widzisz, kurwa. No co? Widzisz? Z rączki, Pawełku, z rączki, no, grzecznie, proszę. Sobotę już przejebany, kurwa. No, zobaczymy. Paweł wyje, kurwa, to szkoda, gadu. Rozpierdolony jest. Paweł, bo to już lepko oddycha. Panowie, dobrze, panowie, bo wy mieliście swój panel, stańcie proszę za swoimi kumplami. Dzisiaj nie będę cię bił, ale w sobotę już tak łatwo nie będzie. Przy swoim panie, kurwa, jesteś taki wyszczekany, kurwa. Słuchaj, coś więcej do ciebie, to ja mam kolegę, bo to jest mój kolega. Ja też mam, kurwa, a ty tego nie masz. Pan to nie kolega. Dobrze, panowie, stańcie przy swoich sojusznikach, bo ja widzę, że to się podzieliło na dwie drużyny. Paweł, co się wydarzyło? Marcin, jedziemy z tymi kurwami jedną i drugą, do spodu w sobotę. Paweł. Chciałbym zacząć od tego, co ten się wydarzyło. Ci przypierdolę jeszcze raz, ci pojebana! Jeszcze raz, ale ten ma połbie, kurwa, ze mną! No zebrałeś połbie! Zebrałeś połbie, Marcinku! Co? Cztery gale, pięć pierdolów, nie? Dostałeś to? Marcineczku, kurwa! Zacznijmy od początku, bo nasi widzowie tego nie widzieli. Co się wydarzyło?
Bo mówisz, że tutaj jesteś zaatakowany, nikt tego nie widzi. Sobie grzesz jest ze sceny, a Joanna się na mnie rzuciła z rękowa. No, nikt się nie rzucił na ciebie, tylko zrobił bu, a ty zrobiłeś tak. Rzuciła się na mnie z ręką, no kurde. No, wiedziałem, jak Jacek jej tam puszczał oczka i ją sterował, żeby to zrobiła. No to nie jest normalne, nie jest honorowe. Jesteśmy facetami, my faceci się bijmy, nie mieszajmy w to kobiet. Słuchaj, Kasia, hańba! Swojego hańba! Święto kobiet, także hańba! Wolę zostać od Najmana, masz szansę jeszcze się zrekapitulować. Cała sala! Hańba! Nikt nie miesza swoich kobiet! Hańba! 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 Skandal, Targowica, Degregolada. Dobrze, natomiast opa. Paweł, tutaj Adrian mówi, że nie zostałeś uderzony, ty mówisz, że zostałeś, więc chciałbym to doprecyzować. Dostałeś uderzenie, czy tylko cię pani przestraszyła? Nie, podniosła na mnie rękę. No i cię przestraszyła, no. Podniosła na mnie rękę, no ja się zasłoniłem, ale to wiesz, odruchowo byłem oślepiony, nie widziałem. Pytacie, kurwa, mądrzy dwóch na jednego, jak przychodzi jeden do jednego. Kurwa, nie daj mi teraz kurwa. O, daj na ochrony taki, kurwa, mądry jesteś. Nie dostałeś, że masz stały łeb na... Napuchnięty łeb, to ty masz wibratorze jebany, kurwa. Jeszcze raz. Wyglądasz, kurwa, jak czujesz ten wibrator, stara, kurwa. Załóż ten swój strój, kurwa. Cię zobaczysz, kurwa, grupa się jebana. Załóż ten swój strój, w którym chodzisz na co dzień, kurwa, to pięć wal, cztery gale, kurwa, że przypierdolą te dziewczyny? Ty, on na co dzień w tym chodzi po krupówkach, nie, Martin, to jest twoja maska. Ty debilu jebany. Pięć gal i cztery gale pić pierdoli, jak to jest, kurwa, wytłumacz, no to chodź, odejdź, kurwa.